Ewa Dmowska, Martwota, która wskrzesi cię do życia, czyta Daniel Frontczak. To był zwykły jesienny dzień. Słońce prześwietlało przez korony drzew, i rozedrgany mażurem cieni, układało się na leśnej ścieżce. Westchnąłem z lubością. Kochałem zapach rozgrzanej ziemi i pieszczoty jesiennego słońca. Chłonąłem tę ciszę przetykaną świergotem ptaków odlatujących do dalekich krajów, krajów, w których nigdy nie byłem. Nagle usłyszałem jakiś szmer, odwróciłem się i zamarłem. Na wzniesieniu za gaikiem jakiś mężczyzna rozkładał drewniany kram. Chybotliwy stolik, materiałowe krzesełko i drewniane skrzynie pełne książek, zapisanych jakimiś mądrościami. Mężczyzna ubrany był w znoszone dżinsy i flanelową koszulę w paski. Ruszał się powoli, bo miał tylko jedną nogę. Chciałem podejść i pomóc mu w rozstawianiu tego osobliwego stoiska, ale wtedy na wzniesienie wjechał autokar. Stary ogórek w czerwonym kolorze z nad nadkolami. Kiedy autobus się zatrzymał, otworzyły się drzwi i powoli zaczęli z niego wysypywać się ludzie. Patrzyłem na nich w niemym zdumieniu. Ale jakaś wewnętrzna część mnie doskonale rozumiała to, czego mój rozum objąć nie był w stanie. Patrzyłem na pochód poranionych ludzi. To byli ludzie złamani życiem, pokraczni od bólu, prześwitujący od łez, istny maraton cierpienia. Widziałem wszystko wyraźnie, ale co było niebywałe, słyszałem również każde ich słowo. Obserwowałem w skupieniu, jak pewna kobieta podchodzi do kramu i lękliwym głosem szepcze Poproszę lekarstwo na strach. Sprzedawca podał jej z kramiku książkę opakowaną w szary papier. Podziękowała, ukłoniła się z wdzięcznością i ruszyła w stronę autokaru. Za nią podszedł staruszek i, ściągnąwszy kapelusz z głowy, jęknął Poproszę sens życia, a także odrobinę nadziei. On również dostał książkę owiniętą w szary papier, zasalutował w podziękowaniu i odszedł dziarskim krokiem. Za nim podeszło małżeństwo, młode, ale naznaczone cierpieniem. Wspólnym głosem wydukali: Prosimy o wzajemną miłość, bo przestaliśmy się już kochać. Oni również dostali książkę zapakowaną w szary papier. To wszystko niebywale mnie zaintrygowało. Nie ruszyłem się jednak z miejsca i z zapartym tchem słuchałem kolejnych próśb. Ludzie prosili o uśmiech, o spokój, o ukojenie, i każdy z nich dostawał książkę owiniętą w szary papier. Wyciągnąłem smartfon i zacząłem robić zdjęcia, bo cała ta sytuacja, której byłem świadkiem, była dla mnie tak absurdalna, że przestałem wierzyć, że wydarza się naprawdę. Cyknąłem bezdźwięcznie kilka fotek i w tym czasie wycieczka zapakowała się do autokaru i odjechała. Ostatnie, co ujrzałem, to zadowolony staruszek, który odwijał szary papier i wyciągał z satysfakcją jakąś niebieską książkę. Podszedłem do jednonogiego sprzedawcy. Nareszcie, powiedział zamiast standardowego powitania. Dzień dobry. Czekał pan na mnie? Upewniłem się. Tak. Skinął głowę i zmrużył oczy od słońca. Chyba chce pan porozmawiać. Tak. Chciałbym zrozumieć, co tu się stało. Proszę, podał mi książkę opakowaną w szary papier. Żartuje pan? Wykrzyknąłem zdenerwowany, ale rozerwałem papier. Wyszarpnąłem książkę, na której było napisane Ewa Dmowska martwy za dnia. Gorączkowo przekartkowałem książkę, po którą przyjechał tu cały autokar zbolałych ludzi. To wszystko! potrząsnąłem książką przed twarzą sprzedawcy. To wszystko, co pan mi może powiedzieć, jakiś thriller? Nie, jakiś! odrzekł z uśmiechem. Chrześcijański. Chrześcijański. Roześmiałem się, a kawałki papieru pakowego rozsypały się po ziemi, jak przestraszone mrówki. To teraz Bóg ma tak mało wyznawców, że musi ich szukać również w wymyślonych przez jakąś tam ewę postaciach? Dla autorki największą wartością jest Bóg dlatego właśnie zaprosiła go do fikcyjnego świata. Przecież wiesz, że fikcja rodzi się w umyśle. Tłumaczył cierpliwie, a jeżeli w umyśle króluje Bóg, to Jego słowa potrafią kreować rozmaite światy nie tylko te realne. Ale dlaczego thriller? Tam są pewnie straszne rzeczy? Są. Tak samo jak w Twoim życiu tam też niekiedy dzieją się straszne rzeczy. Tylko w książce problem jest irracjonalny, a w Twoim życiu już nie. No ale strach, który wówczas odczuwasz, jest tak samo rzeczywisty, jak ten przeżywany przez główną bohaterkę Wiktorię. To wciąż ten sam strach, który wysysa z ciebie chęć życia i wolę walki. A nie można było zbeletryzować żywotów świętych? Przecież ci ludzie, którzy dostali od pana tę książkę, oni potrzebują spokoju i rady! Żywoty świętych stoją zakurzone na księgarnianych półkach. Rozważania teologiczne również. Pismo święte mają w domu. Czy sięgnęli po nie? Pokręcił głową ze smutkiem. Ci ludzie potrzebują wstrząsu, potrzebują słów, które w nieoczywisty sposób oznajmią im o prawdach oczywistych. W tej książce kluczową rolę odgrywa zaskoczenie. A nie prawdy, do których są przyzwyczajeni, ale których już nie słyszą. Mówi Pan, że ludzie przyzwyczaili się do Boga, przyzwyczaili się do tego, że w Niego wierzą. Ale czy tak jest? Pokręcił głową. Gdyby tak było, autokary nie szukałyby mojego kramiku. A z tym stolikiem poklepał ladę pieszczotliwym ruchem. Rozkładam się w rozmaitych miejscach świata, i czytelników nie brakuje. To po co ci ludzie biorą od pana tę książkę? Ponieważ potrzebują nadziei i wiary w lepsze jutro. Chcą odzyskać swoje stracone życie, chcą cieszyć się codziennym dniem, potrzebują powiewu bez troski w tym świecie ciężkim od problemów. Czyli Zawiesiłem wzrok na tytule książki i przełknąłem ślinę. Ja pewnie też nie znalazłem się tutaj przypadkiem Nie ma przypadków uśmiechnął się sprzedawca tajemniczo. Jeśli nie podejmiesz decyzji o zmianie już dziś, to w przyszłości pojawią się problemy prędzej czy później co mam zrobić, kiedy już ją przeczytam? Iść za głosem serca. Pamiętaj, że największa martwota potrafi wskrzesić cię do życia, o ile wpuścisz do niej Boga, mrugnął okiem. Możesz wybrać pomiędzy strachem a spokojem. Nie narzekałbym, gdybym dostał te rzeczy, o które dziś prosili cię czytelnicy: bezpieczeństwo, miłość, nadzieję. To nie jest książka, która czyni cuda. Nie podchodź tak do niej. Uniósł ostrzegawczo palec. Bo to nie magia. To jest książka, która stawia cię przed wyborem. To wszystko. Nie daje mi rozwiązań? Rozwiązania już znasz? Poklepał mnie po ramieniu. Tylko zniechęca cię ich prostota. A ten thriller, wskazał na książkę w moich dłoniach, stawia cię przed wyborem. Jakim? Którego głosu w swoim życiu posłuchasz? Głosu, który pragnie wyssać z ciebie życie, czy głosu, który to życie chce ci dać? To ty decydujesz. Ot i cała prawda. Wzruszył ramionami. Muszę już iść. Podniósł się z kamienia. Do turkusowego jeziorka. Niebawem podjedzie kolejny autokar. Muszę tam dojść. Spotkamy się jeszcze? Kupiliśmy nowe ryzy papieru. Sprzedawca uśmiechnął się figlarnie. Powstają nowe książki. Więc tak. Spotkamy się jeszcze, o ile dokonasz właściwego wyboru. Miłej lektury. Uścisnął mi dłonie, złożył kramiki i zniknął. A ja zostałem na leśnej polanie z książką w ręku i smartfonem pełnym prześwietlonych zdjęć. Ewa Dmowska. Martwy za dnia. Spojrzałem na okładkę po raz kolejny i głęboko westchnąłem. Czułem, że jestem na samym początku przygody życia, a potem zacząłem czytać.